Mordo, jesteś na towarze? No jestem na towarze. Jesteś? 400 burpee. Trzeba zapierdalać. To crossfit on ćwiczy? Nie, nie mogę tego wytrzymać. Siemanko YouTube, z tej strony Cezary Dymkowski. Witam Was po trochę długiej przerwie na YouTubie. Była ona spowodowana natłokiem pracy, ale dzisiaj zabieram Was na obóz Kali Project Camp. Jesteśmy spóźnieni, ja teraz tankuję. Wszystko jest w biegu jak zawsze na początku obozu, więc zapraszam Was na przygodę i pozdrawiam. Yo! Czarek. Siema. Pisałem do Ciebie i pojechałem na początku do tamtego i szukam, nikogo nie ma. Mówię, co, pierwsi przyjechaliśmy? A, okej. Okay. Utośki 1 byliście? No. Dobra, jesteśmy już na miejscu, malownicza miejscówka. Utośki 3, Tatry, Poronin. Bardzo fajnie tutaj jest. W zimę byliśmy pierwszy raz, no teraz jest pierwsza edycja letnia, jeśli chodzi o tą miejscówkę. Siema! Jak Ci idzie, Seba? Całkiem nieźle. Coraz lepsze czasy mam, jeżeli chodzi o skręcanie tej klatki. Aktualnie pobiłem swój ostatni rekord. Dzisiaj trwało to 1,5 godziny. Nice. Tak jest spoko. Konstrukcja co roku jest to sama od Elite Workout, najlepszej firmy drążkowej. Tak się prezentuje. Cześć, hello. Organizuj obóz, mówili. Gumy jeszcze. Będzie fajnie, mówili. Daj mi to, a gumy trzeba wziąć. Jakie gumy? Gumy. Idę po gumy, idziesz ze mną? Okej. Okay. Pierwszy dzień obozu zawsze jest mocno zabiegany, ale to chyba widać. Tutaj jak widzicie nasze starter paki, popakowane ładnie w torebki. Mogę Wam pokazać taki jeden przykładowy, co mamy w tym roku. Każdy uczestnik otrzymuje 2 dziki, żeby była energia, czapeczkę Kali Camp, opaskę, jak robić to furorę i oksy. Tak to można obozować. Dobrze, słuchajcie, witamy Was serdecznie, oficjalnie na letniej edycji Kali Project Camp. Jest to obóz, jak wiecie, kalisteniczny, będziemy mieli dużo treningów, mam nadzieję też dużo fajnych imprez wieczorami. Mam nadzieję, że ten obóz będzie dla nas fajną przygodą, że dużo wyniesiecie zarówno pod kątem treningowym, jak i pod kątem integracji. Jak tam? Wyśmienicie. Jak tam? Robaczki? Dobrze, ale myślała, że się nie podciągnie raz, a tu 7,5 się podciągnęła. No tak? Mordo, jesteś na towarze? No jestem na towarze. Jesteś? No. Dobrze, o to chodzi. Jest jednak. Jest jednak. Dzień dobry, robimy ankietę. Jak podobają Ci się zajęcia, co byś chciał powiedzieć, co byś chciał przekazać? Jest super, polecam wszystkim. Tak. Wygląda jakby go zmuszał do tego, żebym to mówił. No to dziękujemy bardzo. Przejdźmy do kolejnej osoby. Dawaj, dawaj! Jakby miał dłuższą szyję, to zaliczone by było. A mogę tak podpowiedzieć z doświadczenia, że z ciężarem jest trudniej podciągać się. Tak? Tak. Wiedziałem. Jak tam? Dobrze jest. Dobrze jest? Przypominam sobie, wiesz, podciąganie. To jest zajebiście dobre ćwiczenie na barki. Krążenia ramion. Polecam. Właśnie zaczęły się pierwsze zajęcia z handstanda, które prowadzi Kamila. Za chwilkę zobaczycie, jak to wygląda. Obok tego jest Street Tilt z Michałem Urbanikiem, więc pierwszy dzień zaczyna się dobrze. bardzo, sznur krótki. Bardzo krótki. Jesteśmy po pierwszym dniu obozu, głos mi prawie wysiadł. Teraz mamy integrację na górze, taką małą imprezkę. Wszyscy rozmawiają, tańczą. Widzicie na przebitkach, jak to wygląda. Za chwilę idziemy spać, bo jutro 6 godzin treningów. I co mogę jeszcze powiedzieć, bąbel? $400 burpee, trzeba zapierdalać. Wiesz, gdzie ja chcę zrobić 400 burpee? Kurwa tam, widzisz tam. Siema, jak widzicie już jest drugi dzień obozu. Zaczynaliśmy dzisiaj od handstandów i od zajęć z sebą ze statyki, ale jeden obozowicz się na nas obraził i ćwiczy sam w pokoju, nie wiem o co chodzi, chodźmy zobaczyć. Czemu nie ćwiczyć z obozowiczami, tylko sam? Przepraszam, ale tu burpee to jest dla mnie rzecz najważniejsza. Przepraszam bardzo, burpeesy są ważniejsze niż stanie na rękach i front i back lever? To było wczoraj i na to też przyjdzie czas. A crossfit on ćwiczy? Nie, nie mogę tego wytrzymać. Ja teraz na kompie troszkę musiałem popracować, zrobiłem dyplomy i bony, które za chwilkę jedziemy wydrukować, no i też jedziemy po Pycka, który przyjechał pociągiem do Zakopanego, więc no, pojedziecie z nami. Kij do bilarda. 4 groszy za to, a tu? Nie ma. Chodzi o to, że w ośrodku są zużyte kije, a my chcemy mieć dobre kije, więc jeździmy po Zakopanym i szukamy kij, że można było pograć w bilarda normalnie. Dobra, jedziemy po Pycka. Jest i Pycek. Aktualnie zajęcia z dynamiki, które prowadzi Natalia Modzelewska, jedna z najlepszych zawodniczek pod tym kątem. Trzymaj! Trzymaj! Damy radę przejść. Dobra, idę. Dawajcie, udało mi się! Idziemy sobie w góry i zaatakowały nas gęsi. Tak wygląda sytuacja. Kali Project Camp, dzień trzeci, Kopieniec Wielki, 1328 metrów, bunkrów nie ma. Podjeżdżam tutaj, bo przywiozłem dziewczyny i bąbla, byli na sesji. Patrzę, Pawko napierdala przysiady z kamizelką, nie? Jakby mamy zorganizowane zajęcia, teraz aktualnie trwają. Pawko robi przysiady z ciężarem na dworze. Ja już nie komentuję na tego. Kolina. O. Siema widzowie, z tej strony Mateusz, a.k.a. kamerzysta Czarka. Jak widzieliście przed chwilą, dosyć mocno przywaliłem kością ogonową, czy tam miednicą, sam w sumie nie wiem. Ale jeszcze jakoś mogę chodzić, modlę się, żebym jutro wstał z łóżka. Pozdrawiam. No i ogólnie to wiesz, Kali Project Camp, spędzamy sobie czas, no wiesz, no robimy generalnie to co chcemy. Bawimy się dobrze, zaraz idzie nas gór burgera, bo tu jest burger w górach, czyli z gór burger. Co ty tutaj robisz? Ty jesteś kamerzystą? Ja... No czasem. Ale ty jakby nagrywasz ludzi i tyle, nie? Zdjęcia, filmy. Zdjęcia, filmy. A długo się tym zajmujesz? Parę lat. Chcesz, to cię mogę nagrać? Trzymamy stereotypy. Dawaj saltko. Po prostu, żeby sobie wyczuć. Czekaj, muszę się zastanowić. Elo. Nagrywasz już? Tak. Elo, lecimy na burgera między zajęciami. Pozdro. 6, 7 i... Opa! Karol, jak ci poszedł trening? Oj, fajnie, tylko kurde, nadgarstek rozwaliłem chyba. Bardzo smutno. Tobie bym był? Mi też troszkę smutno, aczkolwiek zgadzam się, że to był dobry trening. Lecimy. Wsteczny, wiesz jak się wrzucał tutaj? Stary, przejechaliśmy wałek, nie? Patrz. Kurwa mać. Niedobrze, ale to Stefan jak coś, o ten o. Po 5 sekundach. Stefan tu przyjechał. Co ty tu robisz? Ej mordo, ja tu przyjechałem kupić ci z Gurburgera i zrobić ci niespodziankę, a ty tu przyjechałeś i popsułeś wszystko. No, zaraz będziesz miał z Gurburgera swojego. Wow. Przyjechaliśmy ci wałek. Stefan ci przyjechał wałek. Jaki wałek? Taki do rolowania. Normalnie przejechał wałek. Wałek ci przejechałem. I się rozjebał trochę. Co ty gadasz? Dzięki za burgera. Pyszny. Jesteśmy na trzeciej edycji obozu zorganizowanego przez Kali Project. Wielkie brawa. Jesteśmy jakby w połowie tego pięknego wydarzenia, dużo treningów jest za nami, także warto byłoby się podzielić tym, czego się tutaj nauczyliśmy, właśnie w formie tych pięknych zawodów, które właśnie organizujemy. Mamy trzech sędziów. Pierwszym sędzią jest pan wicemistrz Polski, Karol Siwek. Brawa dla niego! Pan Karol Siwek będzie odpowiedzialny za wszystkie elementy statyczne. Drugim sędzią jest Stefan Pyckowski, brawa dla niego! Co do tytułów, przyszły zwycięzca zawodów w Rabce i tak dalej, i tak dalej. Pycek będzie odpowiedzialny za wszystkie elementy dynamiczne. Pierdoliło mi się. Natalia Modzelewska będzie oceniać dynamikę, która jest mistrzynią świata, tak? Brawa dla Natalii! Wielki hałas dla naszego kamerzysty, dla operatora! Karolek, dawaj Karol, dawaj! Zadziała się historyczna rzecz w kategorii mężczyzn. Słuchajcie, bo na podium... Ile osób stoi na podium? 10? Nie no, ale na takim klasycznym podium, takim klasycznym. 3. A my, słuchajcie, na trzecim miejscu mamy 2 osoby. Tę dwójkę zmierzymy w jednym zadaniu. I będzie to zwis na jednej ręce na czas. Osoba, która wytrzyma dłużej, zostaje na trzecim miejscu. 4, 3, 2, 1! Jazda! Psycha, to psycha będzie grała. Jest nienawiść, jest nienawiść. To jest fake, to jest to, nie? To co my wyobrażali? Można mówić do przeciwnika. Dawać, dawać, trzymać, trzymać, dawać. Trzymać! Brawo dla ciebie! Patrz na ten żółty! I trzecie miejsce po tej walecznej dogrywce, gdzie wisieli chłopaki na jednej ręce. Brawo dla pana Karola Francuza, okej? Brawo, brawo! Pion i wspaniałych nazwisk. Ale dzisiaj skupię. Trzecie miejsce u kobiet Maria Rozbicka! Drugie miejsce zajęła Julia Mikulska! Brawo! Drugie miejsce dla pana Adama. Pierwsze miejsce u kobiet, bo kobiety mają pierwszeństwo w naszej kalistenicznej kulturze, zajęła Odczyk Anna. Brawo! I jeszcze raz wielkie brawa dla Ani Odczyk. Pierwsze miejsce wśród mężczyzn. Człowiek, który emocje zostawia w szatni, jak wchodzi na salę, to staje się innym człowiekiem. Miłosz, wiej! Street! Wow! Mamy to! Brawo!